Dobra. Siemaneczko mordeczki. To jest dzisiaj odcinek ze środy. Obydwa. W środę są ogólnie dwa odcinki. Możecie wbijać na ten poprzedni, tutaj się będzie wyświetlał. Tak, w dzisiejszym odcinku będę wam pokazywał moje nowe stanowisko gamingowe. To takie gamingowe. No, nowe stanowisko. Dobra, wbijam. Zostawcie łapeczkę i subika, a ja przechodzę do prezentacji części. Siema. Dobra. Pierwszą częścią jest chłodzenie wodne od Cooler Master Master Liquid ML240RV2 RGB. Jest to chłodzenie wodne, jak sama nazwa wskazuje. Wybrałem to chłodzenie, ponieważ po pierwsze chciałem mieć w swoim komputerze chłodzenie wodne. Daje lepsze temperatury. Oraz jako jedno z nielicznych pasowało do mojej obudowy, którą pokażę wam później. Następnie mamy zasilacz firmy Gigabyte 850W plus 80 plus Gold. Wybrałem ten zasilacz z powodu takiego. Po pierwsze, chciałem mieć, wymaganiem moim było, żebym miał certyfikat 80 plus Gold i miał zapas mocy. Następnie mamy dwa dyski M2, 1 terabajt i 250 gigabajtów. Wybrałem dwa dyski, ponieważ ta firma Kingston nie jest najgorsza. Jeden dysk jest na gry, drugi będzie na jakieś programy i tak dalej, na system. Następnie mamy opakowanie po dwóch kościach pamięci RAM od HyperX-a. Jedna kość ma 8 giga, druga też, więc mamy razem 16 gigabajtów. Następnie mamy pasę termoprzewodzącą od Kryptonaut Grizzly, 1 gram. Wybrałem tą pastę dlatego, chciałem, żeby zmienili mi ją, bo ogólnie zazwyczaj podstawowa pasta, jaka jest, nie jest najlepsza. A więc zmieniłem na taką. Dobra. Następnie mamy płytę główną z firmy MSI B550 Tomahawk RGB. Ogólnie wybrałem tą płytę główną, ponieważ mieściła się w moim budżecie. Jest dosyć spoko. Pasuje do niej procesor, który jest wybrany. Oraz ma dwa kryptopady pod dyski M2. Kolejną i drugą najważniejszą rzeczą w komputerze mamy procesor. Procesor jest firmy AMD Ryzen. Jest to procesor piątej generacji 560X. 5600X. Sorki. Jest to najmocniejszy procesor z piątej generacji. I ostatnią, najważniejszą rzeczą w komputerze jest karta pamięci. Jest to RTX 3060 od Zota Gaming Twin Edge OC Edition. Wybrałem tą kartę graficzną, ponieważ też w czasie, w którym wybierałem ją, nie było za dużo kart dostępnych. A więc jest taka. Jest to w sumie bardzo dobra karta. Posiada 12 GB. Prezentuje się ładnie. Szkoda, że nie ma jakiegoś podświetlenia RGB. Ale jest wystarczająca. Osiąga dosyć fajne FPS-y w grach. Tak. Weźmiemy w sumie, spakuję to tutaj do środka, albo zostawię. I tak, przejdziemy do kolejnej rzeczy, którą jest obudowa, którą wybrałem. Jest to obudowa Silentium PC Armis AR6X TG RGB.
Obudowa posiada z dwóch stron szkło, z przodu i z boku. Wszystkie wejścia są na przednim pasku, co mi się nie za bardzo podoba, bo nie najlepiej to wygląda, jak wtyczki od słuchawek tak wystają do przodu. No dobra. Aha, jeszcze jedna rzecz. Opakowania po klawiaturze obecnie przy sobie nie mam, ale klawiatura to jest SteelSeries Apex 3. Dobra, jeszcze wam pokażę monitor. Tutaj jest opakowanie po monitorze. Monitor jest 24,5 calowy. Od Acera. Jest to Predator. Posiada 240 Hz sRGB G-Science'a, Full HD, IPS'a. No i jest to bardzo fajny monitor. Jest to ogólnie dokładny model, to jest Acer Predator XB3 Gaming Monitor. Monitor się sprawuje dla mnie bardzo fajnie. Teraz przechodzimy do prezentacji mojego stanowiska w nocy i w dzień. Yo! Nie, tak się prezentuje całe stanowisko w nocy. A tak, za dnia.